Więc drugi sezon mam nadzieję, że będzie jeszcze dłuższy niż ten i będę czuł go, moi drodzy, bardzo, bardzo długo. Piszcie propozycje, jeśli macie co dodać, bo być może wymyślicie coś naprawdę fajnego, co można dodać do drugiego sezonu. Dlatego czekam na wszystkie sugestie w komentarzach. No i co? Kończymy. Oh my god, widać zarys ziemi, ale jesteśmy na tej wycienionej części w tym momencie, widzowie, popatrzcie na to. Ale bym chciał, kurde, coś takiego osiągnąć, nie? Kiedyś. Jakie to jest super, jakie to jest w ogóle doświadczenie. William, proszę państwa, od farmera do wycieczkowego lotu w kosmos i statusu astronauty. Za moment ten wycieczkowy lot się skończy, zaraz pewnie ziemia się zaświeci. A taki widok ma Will z okna. Proszę zobaczyć. Gwiazdy i zakrzywiona planeta Ziemia. Wow. Wow, jak to wygląda. I tym oto akcentem żegnamy się z Williamem. Będzie mi szkoda trochę, kurczę, Willa. W sensie to, że ten sezon się kończy. No wszystko, kurczę, co dobre się kończy. I prawda, czasem jest nam żal, ale myślę, że trzeba wziąć się za Franklinę, wziąć się w garść i ogarnąć tego gościa, bo naprawdę nie jest łatwo. Zresztą popatrzcie sami, jak to wygląda w przypadku Frankiego. A Williamowi serdecznie dziękujemy. Możecie napisać serduszko w komentarzu dla Willa. Do następnego, widzowie, który, miejmy nadzieję, będzie już 30 grudnia i będzie to trzeci sezon prawdziwego życia. Dramat. Witam wszystkich zgromadzonych. Ustawcie się przy grobie, zaraz dojdzie do ceremonii wyciągnięcia trumny i wpakowania do grobu. O nie, Gerda. Ojejku. Jak się trzymasz, Gerda? Już jak wiedziała, że to się tak skończy. No nie, ale co? No przecież to nie twoja wina. Żyk mówiła. Ja już chciała tylko rozwód. Ja wiedziałam, że to się tak skończy. Chciałaś rozwód? A może on się przejął? Wszystko moja wina. Nie, no Gerda, nie możesz tak myśleć. Tak musiało być widocznie. Jak możesz tak mówić, Nagli? No ale spróbuj się cię pocieszyć, Gerda. Ja pierniczę, ona się obwinia, widzowie. Nic mnie nie pocieszy. Dereczka już nie ma ze mną. Spoczywający tutaj, w tej trumnie, mój przyjaciel Derek, wasz przyjaciel, członek rodziny, nasz bliski kolega, odszedł wczoraj w potwornym wypadku samochodowym. W katastrofie, w kolizji drogowej uderzył w drzewo. Następnie wybuch. Był on człowiekiem nie lada rozumu, bo posiadał bardzo duży iloraz inteligencji. Był również biznesmenem, geniuszem, człowiekiem pierwszego stopnia, mężem stanu, jak siebie nazywał często, wojownikiem ducha oraz pionierem innowacyjności. W wszystkich swoich projektach, które rozdysponowywał, brał pod uwagę nas, czyli przyjaciół. Dzielił się z nami gotówką, był dobrym mężem. No niestety, czas jego nadszedł. Jejku, jest to smutne. Przepraszam. I musieliśmy go pożegnać. Minuta ciszy dla Derek'a. Wow, ale mnie to, moi drodzy, dotknęło. Dobrze, a teraz rzućcie kwiaty na trumnę do grobu. Niech to będzie pamiątka, żeby zapamiętał. Żegnaj, nas przyjacielu. Żegnaj. Kochałem cię, Derek. Zobaczenia, Derek. Kto płaci teraz szyję za mieszkanie? No cóż, no. Odszedł. Musimy się pogodzić. Trzymaj się, Gerda. Trzymaj się. Będzie dobrze. Nie martw się. Nie będzie już dobrze. Nie mogę na to patrzeć. Chodź, Krystian. Zapraszamy na stypę jutro. O, widzowie. Franklin. Oj, oj, oj. Dlaczego tak skończył? Spokojnie. Ważne, że nam nic nie jest, że ty jesteś zdrowy, że Krystian jest zdrowy. Wszystko będzie dobrze. Co jest? Umówię nas na wizytę do mojego psychologa. Możemy, to możemy. To takiej tragedii trzeba. No, na razie to musimy szybko jechać i przygotować się do gali. Franklin. Tak? Jeśli ciężko. Jest. To dobrze, bo to cię umocni. Mnie też umocniło. Mam nadzieję, panie Alberto. Zahartuję twoje. Dobra, widzowie. Masz jeszcze 6 godzin, nie martw się. 6 godzin do walki, czas na koncentrację. I lecimy tam. Cześć, dawno się nie widzieliśmy. Jestem Franklin, jakby ktoś nie wiedział. I właśnie jestem pijany, ale mniejsza. Niektórzy z was już mnie znają, byłem człowiekiem sukcesu, miałem wszystko, dom, pieniądze, miłość, o której inni mogą tylko pomarzyć i bliskich, na których mogłem zawsze liczyć, ale wszystko spieprzyłem. Teraz opadłem w nałóg, mam długi,
A na ogonie siedzi mi chińska triada, a cóż za zrządzenie losu, nieprawdaż? Człowiek, który miał idealne życie, teraz jest nikim, zwykłym śmieciem. Dotarło do mnie, że nie mogę tak dłużej żyć i że to czas, by wrócić do gry. Niektórzy mi powiedzą, że to nie ma sensu, że Franklin Clinton się skończył, a mój amerykański sen to fikcja. Ale wiecie, co ja o tym myślę? Że los dał mi drugą szansę na nowe życie. Szansę, z której muszę skorzystać. Dopiero teraz dotarło do mnie, że życie nie jest takie proste, jak sobie myślałem. I że sam sobie nie dam rady, więc liczę na waszą pomoc. Ta sprawa, moi drodzy, bardzo mnie poruszyła. Jest to mega przykre, ale chciałbym, żebyście wiedzieli. Osoby, które śledzą mojego Instagrama, również wiedzą. Jakieś półtorej tygodnia temu dostałem wiadomość o Kacperku. Dostałem wiadomość, że jest moim widzem, że jest też bardzo chory. Chory na raka. W tej wiadomości była też zawarta taka fraza, w której było wspomniane, że Kacperek ma już coraz mniej czasu. I też poproszono mnie, czy nie chciałbym spełnić marzenia chłopca i po prostu się z nim spotkać. Ja, czytając tę wiadomość, oczywiście bardzo szybko starałem się zareagować. Pojechałem do Kacperka kilka dni po tym, jak właśnie odczytałem tę wiadomość. No i pojechałem do jego domu rodzinnego, spotkałem się właśnie z nim, z całą jego rodzinką, którą bardzo, ale to bardzo pozdrawiam. Pozdrawiam Alana i Maję, którzy wiem, że również śledzą i oglądają filmy. No i spędziłem z Kacperkiem cały dzień i wróciłem do domu. Z tym, że dzień później napisał do mnie tata chłopca, że Kacperek odszedł i spełnił swoje marzenie, zobaczył się z Kaluchem. Wow, wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale właśnie chłopiec spełnił marzenie i dzień później odszedł. Strasznie ciężko mi się o tym mówi, moi drodzy, bo dla mnie to jest szok. To ja, wiecie, byłem zamurowany, totalnie dalej jestem, dalej w to nie wierzę. Ale podczas rozmowy z chłopcem, dzień wcześniej, kiedy rozmawialiśmy, pytałem go, czy śledzi prawdziwe życie. Powiedział, że bardzo lubi oglądać prawdziwe życie i właśnie zasugerował mi, jaki samochód kupić. I chciałbym, żeby to był taki fajny gest. Chciałbym, żebyście wy również pamiętali i chciałbym, żeby ten samochód towarzyszył nam przez całą tę serię. Mianowicie chodzi o Forda Mustanga, czarnego Forda Mustanga. Taką informację dostałem od Kacperka, że fajnie by było, jakbym ten samochód kupił i postanowiłem właśnie go kupić tutaj. Koszt takiego samochodu to 100 tysięcy dolarów, ale wiecie, to 100 tysięcy dolarów dla mnie w tym momencie nie ma znaczenia. Niech to będzie fajny gest dla Kacperka, niech będzie częścią tej serii. Zostawcie mnóstwo serduszek w komentarzach, o to was proszę. A ja, moi drodzy, wchodzę do Premium Deluxa i kupuję czarnego Mustanga.